Halo, dzień dobry. Co jest właśnie z moją kamerką? Wcześniej nie było widać w ogóle. Była podpięta i dupa, nie? Ale dobra, dobra, trzeba się zabrać. Mam okazję, żeby sobie pograć właśnie w Polanie, żeby zrobić zapas odcinków dla was. Więc trzeba to zrobić po prostu, trzeba to zrobić. Skorzysta z okazji. I tutaj nasz kochany wilczek idzie. Dobra, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tutaj jest łowca, tutaj jest handlarz. A jeszcze luknę na godzinę. Jest taka godzina, żebym wiedział mniej więcej, ile nagrywam. No! Boże, musiał polatać sobie wilk. Toż to mój szczęk! A już na... Dobra, bo te zadanie już kilka razy robiliśmy. Już kilka razy nam się trafiło, tak na dobrą sprawę. Znowu! Niestety nam nic dobrego się nie trafia, wiecie. To jest trochę złe. Dobra, to możemy sprzedać. To możemy... 18. Czemu ja w ogóle noszę taki beznadziejny hełm? No właśnie. Obrażenia sieczne, tutaj obuchowe, sieczne. 72, dobra, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Dobra, powiedz, że to tak, że mogę sprzedać. A ty, panie towarzysz, czy masz tutaj coś ciekawego poza miksturami? Chyba raczej nie. Więc bierzemy i kupujemy mikstury. Kilka bomb także może być przydatne. O, rany. Nie możesz tego zrobić sam. Zrobimy coś na takiej zasadzie, żeby to szybko powyczyszczać, bo jednak byśmy się nie wiadomo jak długo męczyli. Oby jeszcze te duże tutaj mi nie wyskakiwały, te największe, które... Bo te... Boże! I z każdego jeden taki duch. Jaka już mocne. Obrażenie... Aha, dobra. Nie doczekaj. W drzazgi ich! Boże! Kolejny! Ja się pieprzę. Braci, pomóżcie! Ja to mam farty chyba teraz do rozwalenia tych... Dobra, to. Dobra, to rozwal jeszcze to. I miksturę. No tak już chyba będzie najszybciej. Ale ja pieprzę! Z każdego po prostu jakiś duch wyleciał. Ogarniacie to? Oj, radę, radę. W sumie z drugiej strony dobrze, bo hajs się musi zgadzać właśnie w tutaj. Tak, właśnie wy tutaj. Dobra, przede wszystkim ja już chyba wpadłem na plan, kiedy bym publikował te odcinki, tak. Mówię to w 11 odcinku Zagrajmy w planie, że będę to po prostu publikował w weekendy jakoś. I powinno być naprawdę fajnie. Dobra, jeżeli to by się tak opłaciło tutaj, to może tutaj też. Już mnie nogi okay. Bolą od tego chodzenia. Nie, 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 to zrób tak. I ciachaj ich po prostu jak możesz. O właśnie, nie. Ten zamach to jest po prostu mega. Po prostu przegenialny jest. Nie mogę po prostu, z każdego co rozwalę, to duch mi wylatuje. Za niedługo też o tych samych duchach wbije kolejny poziom. Dobra, już idę. Dobra, jakaś tarcza nam poleciała. Trochę hajsu. Panie, powiedz mi pan, czy pan ma jakiś dobry ten? 18 to jest to samo co ja mam. To nie. To 24, 15. Nie, to ja mam zdecydowanie lepsze. Co najwyżej mogę od ciebie kupić mikstury wszelkie. Ale przynajmniej my mamy tyle hajsu. 27, o to zdecydowanie nie. To też nie. A to musimy sobie zostawić. A, dobra, chyba raczej tutaj już dużo skrzynek nie ma, ale wiecie co? Tego zrobić sam. Nakupowałem tego wszystkiego. Dobra, łyknij. Nakupowałem tego wszystkiego, więc chodź. Co teraz? Gdzie ty widzisz uwaga? Ani chwili spokojnie. Jeszcze masz grzyby, pozbieraj grzyby, bo więcej leczenia to tym lepiej.
idziemy zrobić pierwszy ten wzgórze. Nie ma lipy, będziemy to pomalutku robili, także zadanie poboczne. No właśnie, problem w tym, że nie mogę. Więc przestań mi marudzić do cholery. Ale z tego co wiem, tutaj będzie cholernie ciężko, co? Przynajmniej kolejny w poziom wbiję. A nie. Czekaj. Panie towarzysz, prywie towarzysz. Chodź tutaj, zbierz mi jeszcze to wszystko. I dopiero skakuj na tą cholerną górę. A tutaj są jakieś zadania. Dobra, to pozabieramy się te zadania ten. Widzicie? Oni są cholernie mocni. Nie. Na ten etap to jeszcze nie dam im rady. Sami widzieliście, jak... Chyba ktoś się zbliża. Jaka była armia. Dobra. O właśnie. Będzie trzeba wbić jakiś level. Właśnie no. Kurde, bo to jest tak cholernie dobra obstawa. Ja im tak nie dam rady, 120 punktów życia. Kurde, zdecydowanie za mało. Nie mam życia za mało, żeby jakoś tam z nimi handlować. Widzieliście, ale nie, oni jeszcze wszyscy naraz mnie nie atakowali, bo to tylko część mnie zaatakowała. Dobra, ty chyba tutaj nie miałeś nic, nie? Tylko czasowe zwiększenie życia. Tak, zdecydowanie. 160, tutaj 120, to sprzedajemy. Znaczy chyba tymi pułapkami bym ich wyciągał i bym jakoś im obrażenie zadawał. Trochę się będę musiał wykosztować, ale... Dola. Cały czas idź tam, zrób tamto. Dobra, weźmy jedno zadanie przynajmniej jeszcze. A, tutaj. Bądź pozdrowiony, dobry człowieku. Witaj. Czy my się już gdzieś nie spotkaliśmy? Jest tu ukryty, starożytny artefakt. Tylko osoba znająca tajniki magii może go użyć jak należy. Niestety jestem za stary na wędrówkę. Gdyby jednak ktoś podjął się tego zadania i przyniósł mi klejnot, moja wdzięczność byłaby dozgonna. Dobrze, pomogę ci. Szczęścia życzę, na pewno się przyda. Dobra, to... Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Tutaj będziecie artefakt. Dobra, to chodź, idziemy, weźmiemy ten artefakt. Naprawdę, oni tam są cholernie mocni. Jedyną opcją jaka jest, to że jeszcze trochę pochodzę po tym świecie, pozwiedzam go, porobimy zadania. Porobimy właśnie zadania, przyekspimy trochę, może do 19 wbijemy. Posmakujcie mojej siły. A może nam jakieś lepsze jeszcze odporności wskoczą właśnie. Nie możesz tego zrobić sam. Ciężko, po prostu ciężko. No ale to też trzeba tak pod tymi kątami właśnie to rozważyć, bo... Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. No nie dam za cholerę im rady, co? Co teraz? Gdzie jest to? Tutaj są! No właśnie, znowu... Tylko obrażenia magiczne. Dobra, dwójkę, teraz go zdejmij. Może zamiast się męczyć, to po prostu bierz tak. A teraz w niedźwiedzie. Nie chcę. Trochę ich jest. Ten magiczny to trochę napieprza w nas. Dobra. Gin śmieciu! Dobra, zginął. I co dalej, co dalej? Tutaj będą młody wilkołak.
Kamraci, pomóżcie! Dobra. Pi, pi, pi. Hajsu, hajsu na mnie braknie, tak czy siak. O, właśnie, o właśnie. Ale ten stary wilkołak to potrafi trochę napieprzeć, co? Levela jeszcze nie będzie. Szkoda. Zawsze to samo. Nic nie wyleciało z nich? Nie, jakieś hajsiwo tylko, ale... Nie, no trzeba to zbierać naprawdę, bo jeżeli trafia się jakieś mikstury zwiększające nasze punkty życia, to ja je od razu wszystkie kupuję. To jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby coś takiego zrobić, nie? Bo inaczej będziemy mieli bardzo, bardzo mocno krucho, a czy będziemy mieli bardzo krucho, ale mam tutaj te pułapki, to może jakoś jeszcze sobie z niej poradzę, nie, ale... Czas, idź tam, zrób tamto. Matrykuława, udało się wam go znaleźć? Wspaniale. Nareszcie będę mógł oczarowywać białogłowy i rzucać miłosne uroki. Dzięki ci stokrotne. Jak widać, nie było takie trudne. Przyjmij to jako dowód wdzięczności. Nada się, dzięki. Bywaj, wędrowcze. Wolą rodzenic będzie nasze drogi jeszcze kiedyś skrzyżować. Dobra, i co my tutaj dostaliśmy? Zwiększenie siły 25, obrót 32. Zawałuje się siłę jeszcze ten, nie? Dobra, czy tutaj ktoś jeszcze jest? Z zadaniem? O, jest, jest jeszcze jedna osoba. Kogoś tam niesie. Witaj. Czy my się już gdzieś nie spotkaliśmy? Zlituj się nad bezbronnymi. Potwór straszliwy okolice naszą nawiedza. Gmiotków niewinnych morduje. Pod obejścia zachodzi. Strach z chałup wychodzić. Ubij poczwarę, byśmy mogli spokojnie do swych zajęć wrócić. Miej litość dla nas biednych i słabych. To coś dla mnie. Modły zanoszę, by Rot nad twym losem czuwał. A no, widzicie, to jeszcze sobie to pozwoliby wykonać. To jest gdzieś tutaj, nie? O kurde, ale miejsce. Mam nadzieję, że będzie warto. Też mam taką nadzieję, ale to idziemy, wbijemy sobie poziom. Przynajmniej smoczą skórę sobie damy na kolejny poziom. Będziemy mieli 82, 84 i 83. Na świeżbi. Chyba ktoś się zbliża. Weź. A to samo. Co ty tutaj zrobiłeś, koleś? Dlaczego to tak zrobiłeś, dziwnie? Wiecie co? Bo tak to będę się nie wiadomo jak męczył. Właśnie, a level jeszcze tutaj wpadł. Więc spoko, spoko, naprawdę bardzo spoko. Ale te miksury jak pijesz, to całe życie ci się odnawia, co? Jak wypiję tę miksurę czasowo, to będzie... Już tu są. Szykować się. Nie, bo tam jest ten. Jakieś wiedźmy tam są. Dobra, zbieraj to. I rozwal to. I przede wszystkim... Ile? 31. Regeneracja nam się nie opłaca. Bym w zamach i ten szedł, ale... Dobra, to w życie. Jest! 500 sztuk złota, dobrze. Ja chcę najbardziej złoto. Złoto jest najważniejsze właśnie teraz. Znowu. A co, gdzieś jakieś wiedźma jest, czy co? Bo ja ich tam nie pokonam, jeżeli tej wiedźmy. Chyba ktoś się zbliża. O w mordę, tutaj są. A może lepiej napijmy się miodu? Może pierwszy raz nawet nekromantę widzę. Trzeba ich powyciągać. Cały czas. Nie chcę tak skończyć. O właśnie. Nie możesz tego zrobić sam.
No chodźże tutaj, debilu jeden. Łosiu. Tam na parze. Za księcia! Dobra, ty na parze, ciebie to jakoś będę uderzył, to będziesz uciekał w kierunku tam, gdzie nie ma tych czarownic. Ale że nekromanta jest? O kurde. Nie. Tamtędy właśnie. Tam uciekaj. To będzie bardzo, bardzo w porządku. O właśnie. O coś jakiego by chodziło. Ani chwili spokoju. Boże, jak ja patrzę na te odporności, to... A się dziwię, że te potwory są aż tak mocne. Mięso? Niedoczekanie. Już mnie nogi bolą od tego... O cholera. Ale on jest mocny. Czy ty nekromanta w sensie? Kamraci, pomóżcie. Nie bij tego, tylko w tego, bo inaczej. Aha, i całkowicie niewrażliwy, co? Dobra, no to pozabijamy tych dookoła. A może lepiej napijmy się. O właśnie. I tego zabijemy. Boże, jaki ten nekromanta jest jeszcze wytrzymały. Jest aż po prostu niemożliwe, żeby jakiś mag był tak niewytrzymały. 50 punktów doświadczenia, spoko. Dobra. Hajsy. Tutaj to. A my biegniemy tutaj. Kogo ty widzisz? A, pewnie tych u góry widzisz, nie? No właśnie. Oj, te cholerstwa są naprawdę wytrzymałe. Wnerwia mnie to po prostu, wnerwia, bo chciałby to zrobić. Chyba naprawdę teraz z łapkami spróbuję. Bogom niech będą dzięki. Znów ziemię można uprawiać i po drwa w las się zapuszczę. Jak widać, nie było takie trudne. Przyjmij to ode mnie jako podzięki. Dzięki ci, dobry człowieku. Bywaj tam, a złych ludzi się wystrzega. Kichło mi się. 12, Boże, czemu mi dajecie tej słabszy ekwipunek niż mam? Miśnia jest po prostu smutny z tego powodu. Dobra, wiecie co? Ryzyk fizyk. Pijemy to. Wrogowie! Wiem, że wrogowie, ale ja bym chciał tutaj pułapki poustawiać. Niech będzie jedna tu. Kolejna tu. Już mnie nogi bolą od tego. Jeszcze jedna tu. Nie rozbieraj ich, ale z miłą chęcią ich wyciągnij wszystkich. Mam nadzieję, że będzie aż warto. Chodźcie mnie, żeby da się uderzyć, zobaczyć ile bije ten koleś. Moja siekiera może tu nie wystarczyć. Nie bije jakoś aż tak dużo. Ani myślałem. Ani chwili spokoju. Chodź, bo ty jesteś... Ej no. Do boju! Znowu! Myślałem, że będzie tragiczniej. No już chyba te bomby po 4000 obrażeń to były. Chwili spokoju. To co innego wtedy. Dobra, chodźcie pomału. A może lepiej napijmy się miodu. O właśnie. Jeden padł. Nie możesz tego zrobić sam. O właśnie, chodźcie tutaj. Nie mam nic przeciwko. Tutaj macie jeszcze jedną papkę. I dobra, zwiewaj. Nie, bo z wami to będę się bił milion lat. Znowu? Nie, ale to weźcie to. Weź. O właśnie. Bo oni jeszcze tak szybko biją mnie. Nogi bolą od tego chodzenia. Ej, co mi tak zasadziło obrażenia? Dajcie krwi mojej siekierze! Tu.
dobiję tego niedźwiedzia jak najszybciej. Wiecie co, jednak te pułapki to, to jest to. Dobra, to najpierw pułapkami i ryzyk fizyk i minus 40 punktów życia. Nie. Czemu mi się to musiało stać? Nie wierzę. Zacznijmy taniec z siekierą. Nazwa roga trafił mnie. Cholera. Z tym gównem to będziemy się trochę bili, co? Odporny na obrażenie obuchowe. Obuchowe. Czemu nie założę sobie innej broni, chociażby tej? No i zdecydowanie większe obrażenia. A, bo cię zablokowałem. Dobrze. Pierwsze zapalone i zobaczymy jak to jeszcze będzie. Tutaj są jeszcze podziemia. O jacie. To tutaj są jeszcze podziemia. Kurde, to chyba tutaj też z kilka dobrych odcinków posiedzimy, nie? To jest dość taka wielka mapa. Dobra, to weź jeszcze tutaj na te grzyby. Ja wiem, że to już nie leczy mnie tyle. Co kiedyś. Kiedyś jeden grzyb mi wystarczy, żeby się uleczyć, ale... Co teraz? A, zlepaj go. 7100. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Śmiem twierdzić, że na tej mapie uda mi się wyciągnąć nawet i 20 level. Wiecie? Ale czy faktycznie mi się uda, to nie wiem. Ok, strzyga. No. Tu. I tu. A teraz jeszcze tego zabij. I hełm, i w ogóle wszystko. Mam nadzieję, że będzie warto. No, przynajmniej o hajs się nie musimy martwić, nie? Zmiażdżyć ich. Jeszcze tutaj są. Dobra, to jeszcze tych zabijemy. I kończymy po prostu odcinek. Myślę, że to byłoby na tyle, więc do zobaczenia ludzie. Trzymajcie się. Na razie.